Opäť musíme niekomu pomôcť a stále pretrváva môj osobný boj s minimapou, na ktorej mi vôbec nezobrazuje úlohy jednotlivé aj nejednotlivé. Máme ísť pomôcť vyriešiť otázku, kto ďalší nastúpi po smrti kráľa na Skellixský trón. Ja som sa z ostrova premiestnil rovno do dediny, v ktorej sme prvýkrát sa ocitli na Skellixských ostrovoch. Samozrejme, už ju všetci poznáme, je to dosť často navštevovaný, navštevované miesto a idem teda vyskúšať, keď mi to nezobrazuje na mape, kam sa mám dostaviť, keďže sa idú riešiť nástupcovia trónu, tak asi pravdepodobne si myslím len tu niekde by to asi tak mohlo byť, kde inde. Uvidíme, skúsime to. Samozrejme tu až nie, tak to vyskúšame niekde inde, ale pravdepodobne niečo sme trafili. Uvidíme, či je to to, čo potrebujem. Strážnik zobaczył was zwierzę i posłano mnie, żebym otworzył wam bramę. A czemu była zamknięta? To ma być ta słynna skridijska gościnność? Taka tradycja. Po uczcie jarlowie wybiorą króla, więc drzwi muszą pozostać zamknięte, a na zamku mogą przebywać tylko synowie i córy Skellige. Synowie a córy Skellige. No super. Aby som sa mal zastaviť inokedy. Som výnimočný, že ma príjme, alebo dám... Že by som sa mal zastaviť inokedy? Skúsim. To môže vpadne kedy indziej. Wszyscy wiedzą, co uczyniliście dla Cerys i Hjalmara. Dziś jesteście jednymi z nás. Dneska som jedným z nich, za to, že som pomohol Cerys a Hjalmarovi ešte predtým, v dávnejšie. Spokojne, zbyt spokojne. Słucham? Wiecie, mamy takie pożekadło. Na dobrej uczcie krew i miód powinny się lać jednako. Medovina krv. Rovnakým dielom. Čo by to bolo za krčmu, keby sa v nej chlapi nepobili? To je z jedného českého známeho filmu Vesničková strediskova. Tuším, že je to z neho. Ale... Tuším, že to povedal Julo Satinský. Povinnaš mne wspierać, a nie odbierać sprzymierzeńców. Jeśli jakiś Ankrejt założy koronę, to... To ty? Tylko dlatego, że ci broda na gębie rośnie? Jak tobie wyrośnie, to może wtedy cię jarlowie posłuchają. Chcesz oberwać? Ostatnio jak cię pobiłam, to zwiewałeś na drzewo. A co, już zapomniałeś? Tak? To może pójdziesz ze mną zmierzyć się z Wilkarlem. Ciekawe, komu lepiej pójdzie, tobie czy Hjalmarowi pogromcy giganty? Przestań się popisywać! Ej, Cerys! Gdzie jest krach? Nie widzę kracha. Rozmawia z Jarlami? Nie, poszedł do swojej komnaty. Pewnie przyszykować nagrodę, którą ci obiecał. Odmenu, kurwa, ja som aj zabudol za akú, alebo o akú odmenu sa jedná. Ej, no dobre, ale odmenu si vyberiem samozrejme rád. Mohla by to byť aj z jedna z jeho komorníčiek. Alebo slúžiek. A myslím si, že týmto smerom asi by som mohol teda nachádzať, ale kurňa, prečo mi nezobrazuje tieto veci? Vôbec... Vítaj, Irna. Účta nepřepadla ti do gustu? To nie účta, tylko jarmark, na ktorým kupče sa głosami niby ovčimi skurami. Opouštíš ker trolet? Jutro skoro świt. Bavte sa dobře, mistru Geralt. Trolde? Trolde? Tarara? Można? Jasne, len pójdź dalej. Trzeba. Chodź, czekałem na ciebie. No, jak ci się podoba uczta?
chyba lepsza niż te wasze bale na kontynencie. Na pewno jest więcej do picia. A no jest. Czego to ja nie wytoczyłem z piwniczki? Miody półtora, cicintryjska śliwowica, spirytusy z Mahakamu, co palą gębę jak wrzątek. Ankrejt wiedzą, co to gościnność. Tak teda... Druhou pálenky tu máš statočne, to sa musí uznať. Určite by som nejakú išiel aj koštovať. Obiecavíš mi nagrodę za pomoc. Ale k tej odmene by som sa chcel vrátiť. Trzymam slova. Proszę, to cacko jest w moim rodzie od pokoleń. I za to, żeś pomógł zachować jego ciągłość, daję je tobie. Piękna robota. Dziękuję. No, dúfam, už konečne získam meč, ktorý mi aj na niečo bude, nie že ďalší, ktorý má nižší level o 20 ako tie, čo nosím momentálne na chrbte. Lugoš. Slyšałeś? Cholera. Hjalmar začal pevne jakúš burde. To nie Hjalmar. Choď. To není Hjalmar. Ajej, cítim vo vzduchu prúser. Typ. Pič, ojej, a ten sa tu skade zobral. Ty kokos, tak toto bude brutalita. Začali sme ďalšiu časť veľmi akčne. A ja si dám Quen, asi najlepšie na týchto medveďov bude. Znamením neviem, ktorým by som ho mohol poštekliť tak, aby... Ale dáme si nejakú tú petardu by sme mohli použiť. Hop. Dobre. Tak. Tančíci hviezda zasiahla svoj cieľ a s veľkou noblesou. Hej. Dobre, poškodenie ohňom. Trošku som sa asi popálil a mohol by som sa uhasiť. Dobre. OK, ďalší by bol. No poďme však. Pardon, niečo mi zabehlo. Ej, vás je tu ešte o niečo viac. Chlapci, no poď. Ty už si asi pravdepodobne jasný. Jasný, ide k zemi a ešte henten. OK. No poď, chudák, je mi ťa ľúto. Ale kámo, kožušiny budeš mať pekné potom na hrade. Sledovať úlohu, nová fáza úlohy. Čo sa stalo? Kurva, čo sa stalo? No dobre, je po nich. Evidentne sa trošku medveď Balu pohral s tými ľuďmi na oslave. Ostalo z nich len torzo. Zo všetkých? A jej, to sú čo? To je zub? Dajte jaký šmaty! Treba mu zadamovať kvotok, šipko! Táto... Táto... Veď môj plášť. Trzymaj się, synku. Vyjdeš z tego. Jak mi kiedyś rekin... Halbjorn? A Bjorn, to není tuším jeden z Krachových synov? Či? Krach, skąd tu się wziął ten niedźwiedzie, co? Gadaj! Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj miecz, szczeniaku, bo Krach też straci syna. Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mojemu synowi. Nie puszczę ci tego płazem! No to chodź, chodź! Zatłukę cię jak wściekłego psa! Spokój! Spokój! Chlapci, nejak je to tu husté. Ktoś tu ściągnął te niedźwiedzie, żeby zamordowały naszych synów i braci. Nie zwrócimy im życia. Ale możemy i musimy ich pomścić. Ten ciężar spoczywa na gospodarzu i jego dzieciach. Znajdźcie winnych, Ankrejt. Znajdźcie i zabijcie. Inaczej wasz ród będzie przeklęty do setnego pokolenia. To pokolenie je dosť. Ha.
Kurva jeho trápi neporiadok, Geralt, ty si úplný hajzel. Nikt nie videl, skąd sa tu vzali tie niedźwiedzie? Mniejsza z tym! Już wiem, gdzie no ty asi, čo ich videli, ako sa dostali dnuka, ti už toho asi veľa nepovedia. Mám obavu jedine, že sa môžeš porozprávať s ich vnútornosťami rozhádzanými po stenách tejto miestnosti. Hej, Jarlovi už ti neslyšú. Môžeš prestať baviť sa v bohatera i pomyšľať přes chvíle? Chodí o náš honor. S tým nemôžna čekať. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ktoś tu wpuścił te niedźwiedzie. Odpowiedź na to, kto za tym stoi, jest na tej sali. Jadę z tobą, Hjalmar. Nie wiem gdzie, ale jadę. Wiedziałem, że takiej wyprawy nie odmówisz. Ja tu na razie zostanę. Ktoś musi to wszystko ogarnąć, wezwać z Nachorów, wydać ciała krewnym. Wilku, dziękuję. Vlk, akú tvrdú prezývku som tu získal na Skellige. A je, no tak z tých medvedov som si aj niečo chcel zobrať, ale nevadí. A ak teda bude musieť asi kožu odovzdať kráľovi a on si ju prestrie niekde. Alebo daruje Milenke. Určite, aby jej spravilo radosť. V tej dobe asi drahé šperky a náhrdelníky neboli. Fronhala. O pár hodín neskôr. Vyjašníš vreště, co robíme? Pamiętasz tych osiłków, z którymi się biłem na pięści? Tych, co nazywają Wildkarlami? Wspomniałeś o nich, jak się witaliśmy. To ich wieś, Fornhala. To oni zamienili się w niedźwiedzie, jak w legendach o berserkach. Widziałem na własne oczy i chyba jako jedyny, bo reszta akurat gapiła się na młodego Lugosa. Założył się, że wypije beczkę piwa duszkiem. Prawie mu się udało. No, ale len tak, mer. To co teraz? Proste. Przyjęliśmy Wildkarli pod dach, podjęliśmy jadłem i napojem, a oni przelali krew. Krwią więc zapłacą. To je jednoduchý plán, také mám rád. Aspoň jedného musíme nechať nažive, ale prečo? Ne. Prosty plán, takie lubię. Za to właśnie ja lubię ciebie. Chodź, wilku. Pójdeme, wilku. Śpiewać o waszej zemście. No dobre. Tak sa mi tam podarilo opäť niečo zase dostať. Nikogo nie ma. Ja ešte narýchlo pozriem ten meč, čo som dostal od starého. Jasné, minus 2. Tak, na čom je? Taký meč, na osud, no, o dva nižšie, je mi náhodno úplne, no, čo vám mám povedať? Seriem na to, ideme pomstiť našu preliatú krv, povedal som našu, lebo ma prijali za svojho, keďže som im pomohol a pomáham im opäť. Treba go obejrzeť. Hore je nejaká mŕtvola, jasné, je tam nejaká, dobre, bežíme pozrieť hore. No, tady, dobre, tady to. Jakýž skalijský obyčaj, ktorého neznám? Ješli tak, to tež nepovieš. Ak áno, tak ho nepoznám ani ja, dobre. Čínce na celom čele, chlupče zdarte do krví. Valčil na pěništi, do konca. Jakáž prúba, či co? Albo bardzo krvavý sport. Ten trup, nevyglądá mi na Wildkarla. Ano, nie. Węższy v barách, bez tatuáže. Žiadne tetovanie. A jej, bojoval holými rukami. No dobre, a čo včul? O, dobre, tu máme ďalšieho. Ubrania, 6 mężczyzn, ale tylko jedno ciało. O 9 pre 6 mužov. OK, a prehľadať. Vezmem všetko. Ale to nie je aj tak to, čo potrebujem. Ešte tu mám niečo. Jakýž starý chrám, pokryt runami. Znám te znaky. Język našich pradziadów. Pradziadów. Svalblod. Cholera. Po co chodzi? To jakieś imię? Tak. Bóstwa, którego zakazano czcić. Wszystkie poświęcone mu ołtarze spalono wiele lat temu.
a jego kapłanów wsadzono związanych na drakary bez żagli i wypchnięto na morze. Nejaké božstvo, ktoré je zakázané. Kňazov spútavali a hádzali na more. Na člnoch. Nie ma co bać się bogów. Są groźni tylko w opowieściach. To nie bogami się martwię, tylko ich wyznawcami. Widzisz, Svalblot wymaga ofiar. Ludzkich. Miej miecz w pogotowiu. Dziwny zapach. Mój miecz jest w pogotowości stale. Trochę jak wiedźmińska przynęta. Na co? Na niedźwiedzie. Słowo daję, masz nos jak pies. Lepszy. Chodź za mną. Dobre. Ja by som si skúsil dať nejaký ten olejček. Pravdepodobne asi budem bojovať s medveďom. Nekrofágom nie, hybridom tiež nie, preľudom tiež nie, proti zvieratám, magickým bytostiam, zlobrovitým, reliktom, olej proti zvieratám. Toto je on. Ja si ho tam dám. Uvidíme teda, čo sa bude dejať. Dobre, tu máme zachytenú nejakú tú pachovú stopu, idem po nej. Kurva. Tuto si Rubín si vezmem, čo ak by som mohol s ním zaplatiť nejakej tej devke. Rany na celom čele, ale nezginul z vykrvavenia, lež mu skrenčil karp. Niekto mu zlomil les, toho dorazilo. Ja skúsim vbehnúť, pozrieť ešte sem. Tuto niečo, popol, chujoviny, OK. Nejaké vínečko, biele, popol, neviem, síce na... Trpazličia pálenka, serem na to, idem ďalej. Dobre. A tuto to musím prehľadať, preskúmať to Geralt. Sledujeme stopu, no to vieme aj my. Zatiaľ si toho veľa neprezradil. A prečo mi nechce ten kruh tam zmiznúť dole? Pekla, budem sa tam musieť vrátiť. Asi áno. Rany na celom čele. Ale preskúmať, tuto ešte asi preskúmať. Jasné. Patrz, vygląda na to, že ktoś v to blázol. Ślady prowadzą pod górę. Krev zmiešaná so žlčou, niekto po nej prebehol a vieme, že mierí sem. A vidíme teda po stopách, po schodoch. Poznám po schodoch. Dobre, tuto niečo visí, čo to je? Dobre, dá sa to. Ľudské skalpy, netypová ozdoba. Ľudské skalpy, neobvyklá dekorácia, no tak to môže iba riadny uchylák, dúfam, že si na nich honí niekde v kúte. Dobre, tu je nejaká pasca. Použiť. Geralt, použi to. Aha, musím na to zastať. Ukrytá pod niedźwiedzią skórą. Klasika. No już, otwieraj. Tak to som teda zvedavý, čo za židov sa tam skrýva. Hop. Pozemie. OK, nová značka, super. Povietrze až gęste od dymu kadzideł. Až žigať si chce. Jakby... Zdvíha sa mu žalúdok, preboha to hádam, nie, však ty kokos, nejaký tvrdý chlap musí niečo vydržať. Skúsenostných bodov 5. No jasné, len aby si ju nehľadal ty, ťa pošlem na druhý svet jedným šmahom ruky mojej. Ker trolde. V každom stade som slabé osobníky. Musím zginúť, aby zdrobiť miesta, kde môj silnej krvi. Silnejšiu krv? O čom to kurva melieš? Krvi? O čom ty mluvíš? O niedźwiedzicy. Jej młodym. Dosť gadania. Dobrze, gadanie mnie męczy. Ej. No poď, tak keď ťa to unavuje, tak budeme musieť nastoliť. Opa, niečo iné. Ha!
Moje zlatý, kokso, ste to videli? To bolo ako z filmu, zohratý som s tým čávom. Jedna radosť. No čo je? Aj. Som vedel, že ja mám použiť olej na zvieratá. No dobre, medvedík čistotný je tu. Hopa. Dobre, použil som znamenie a došli mi mesačný prach. Ježišmária. Hop. No dobre, toto mu veľmi neubralo. Čo je za... Dobre, ja vyskúšam si vložiť do inventára inú z tých petárd. Prečo by sme ich neminuli, však... Meditáciou sa nám opäť doplňa. Fyzické poškodenie spôsobuje nepriateľom v danej oblasti zranenie črepinami. Oslepuje. Nie, oslepiť ho nechcem. To mi je na dve veci. Ktoré blokujú mágii, to nie. Väčšie poškodenie. Dobre, dáme klasiku. Nie túto. Túto. A miesto tohto. A tak top. Vyskúšame to hneď. O, to je fajn. Je to celkom slušné. Dávaj, kurva! No, poď ty, hejzel. Nejak si sa rozvášnil. A prečo ide furt len po mne ten žid? To je hajzel. Aj. No poď. No, opa. Použijeme nejaké... opa. Dobre, doplňaj. Hop, jeden silnejší, dva slabšie, Dobre, preber sa Geralt, preber sa, chlapče, nevzdávaj to. Dobre. A opäť trošku skočím, použijeme naše znamenie Quen. A jeden silný, dva slabé a... A nie, ešte jeden silný by to chcelo. Ale nie, predsa sa nám ho podarilo zdolať. Samozrejme si zoberieme... No, od niego nic si už nedovieme. I nemusíme, všetko je jasné. Krev za krev. Krev za krev. Oko za oko, zub za zub. Tvoja pomstva, tvoje pravidlá. Možno ešte s niekým spolupracovali? Myslím si, že asi nie. Tvoja zemsta a tvoje zasady. Z głębi jaskini dochodzą głosy. Jest ich więcej. Na to liczyłem. Chodź! Ha! Tak teda. Určite spolupracoval ešte s niekým. Vezmeme si, čo potrebujeme a poď teda. A toto by mal byť asi... Hjalmar, tuším, nie? Alebo nie? Jasné, to je on. Bojovník za práva skelickského ľudu. A... Pomstichtivý bojovník. Ktorý sa nevzdáva. A spoločne som s ním už porazil nejedno monštrum. Ak si nepamätáte, tak naposledy to bol ten obrovský obor. A tento čo tu zase? Kokos! Jaže z čoho im tak jebe, oni žerú lisohlávky. No, len si daj, kámo. Za chvíľu uvidíš ten... Výbuch v hlave. No, ty máš krásnu kérku. To je skoro ako slovenský kríž. Na troch vrchoch. A tento... Deduško večerníček. Všetci tam majú plešinu. Z tých starcov, až ste si stihli všimnúť. A títo momentálne asi sme ich pristihli pri nejakom rituále a pravdepodobne asi keď ich vyrušíme, tak nebudú
veľmi načený. A tento není pokerovaný. Tento bude nejaký slaboch. Koľko tento má prsa jak žena. Aj. Medvedia síla. Do každého vstúpi jeden medveď, či? Čo ti jebe? To čo je? To je iný borec tento. Nejaký okultistický rituál. Krásne. Do prdele. A s týmto sa pravdepodobne bude musieť vyporiadať. Vošla do nich medvedia sila? No ukáž ten ksicht, to bude hnus určite. A nie, face má asi ten istý, nie? Alebo sa podobá kus na toho medvedia? No do piči, teraz buď múdry. Ty pagáč, sem poď, kam ideš? Kam mám ísť? Prečo sa vybral tým smerom, debil? Aj, no dobre, poď ešte minútu. Aj 30 sekúnd budem mať naostrený nôž, tak niečo stihneme. Ale ideme opačným smerom, tie bodky ukazujú. Mám vyslechnúť druida. Zle ideme, kámo. Týmto smerom asi musíme ísť. Nie, piču. Prečo mi to ukazuje zase? Čo to kurva je? Nejak sa k ním musím asi dostať. Aj. Doriti akadiaľ teraz. No dobre, tak bežím teda za ním, verím mu. Hjalmar, až si ma ostral, iba som si zbytočne minul čas. Ostrej zbrane. Ešte chvíľu vydrž, inventár, nemám naolejovaný meč. A to bol proti zvieratám bol tento. A vložené mám vlaštovku a hrom. Dobre, to by som mohol zdupľovať silu pomerne veľkým násobkom. Naši ďadovie zakázali čtiť Svalbloda pod groźbou smrti. Co? Skąd żeście? Skertrolde, pewnie wiesz w jakiej sprawie. W sprawie, która cię nie dotyczy, mutancie. W sprawie dumy i honoru. Ja ci dam taki mutant. Ty rajnoha. Je to na ciebie, Hjalmar. To mnie nie dotyczy. Hjalmar, rób z nim co chcesz. Mógłbym cię zarżnąć jak świn. Ale dam ci skinąć schodę. Broń się! Oh, co to jest za kokota? Ej, dobre. No poď. Ty krávo. Dobre. A hrom si dám a tento medveď. Dobre, a dám si svoje všemocné dopitvora, však on ma nenechá k sebe pristúpiť. Doriti. Dobre, vaštovka. A... Dobre, už... A nejaký pohyb on musí spraviť predtým, ako vypustiť tú chujovinu. Dobre, už som pomerne blízko. Doriti. Ja už viem prečo. Najskôr musím zabiť medveďa s jedným mečom a jednou šabľou. Až potom sa môžem pustiť do ňoho, lebo on... Geralt Blázon si prehádzuje strieborný meč za oceľový a to ma dozdržuje. Dobre, teraz to vypustil. Dobre, už utekaj Geralt, lebo už vidím na ňom, že už špekuluje s niečím tým svojim bipačkom. Dobre, ešte trošku Geralt, vydrž. Dobre, použil som znamenie a ide po mne, evidentne po mne ide. Asi sa mu páčim, to podľa mňa bude ten strih, ktorý som si momentálne zvolil a nový look. Poď ty hajzel. Dobre, odletela mu kotrba. Ty hajzlik jeden, dobre. Geralt, prehoď meče. Jasné, Hjalmar, nie že mi tu uhynieš pre boha. To je kokot ten Geralt, však meč vytiahni. Ty čurák.
Dobre. Dobre, petardy nemáme, evidentne. Ale nič, dáme si ešte jeden hromík. A ešte si dám takto znamenie, poď. Teraz ideme na to. No, kde to ja sekám? OK, je po ňom. Hjalmar, kľud, 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 nádych, výdych. Rozdýchaj to. List. Wychodzi na to, że Wildkarlowie byli tylko nieświadomym narzędziem. W zamian za poszczucie ich na waszych gości, ten druid, Aritz, miał zostać doradcą nowego króla. Kto sygnował to pismo? Nikt. Anonim. Anonim. No to. Za tym wszystkim stał ktoś jeszcze. To co teraz? Powiem jarlom, co tu zastaliśmy. Oby to było dość, żeby oczyścić imię mojego rodu. Chodź, nic tu po nas. Poczekaj, 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 ja jeszcze chcę iść naspäť. No, opäť sme na Kertrolde. Tfú. A máme evidentne za sebou aj trofej a hodí ju teraz pred otca. Víťazu slávne a poklepe si po hrudi. Ale aspoň máme dôkaz, že sme sa neflákali. Chceš povedať, že zmienili sa v niedźwiedzie? Že sú berserkami, ktorými strašili nás piastunky, tak? Widziałem, jak się zmieniali. Na własne oczy. A nie widziałeś przypadkiem, jak Freja jeździła okrakiem na dzikiej świni? Tyleś się dowiedział, co twoja siostra, czyli nic. Hjalmarowe twierdzenie możemy potwierdzić. Czemu mamy ci wierzyć, co? Jesteś sługusem Ankreid. I wiedźminem, więc zna się na potworach. Także tych, co potrafią przybrać ludzki kształt. Mów dalej, Hjalmar. Oczy. Znalazłem zdrajców, wziąłem odwet. To wszystko. Nie, nie wszystko. Wildkarlowie byli z kimś w zmowie. Przy jednym z nich znalazłem to pismo. Ha! A stoi między wami, wy szpiny. Poszlaki, za mało, żeby wskazać winnego. Nie po to się tu zebraliśmy. Zmyłeś hańbę krwią wrogów, Hjalmar. Jako najstarszy z jarlów oczyszczam imię twego rodu. No, ďakujem ti pekne. Že si očistil moje meno? Ja som si očistil sám, ty debil. Sám, počuješ? No čo je? A więc to prawda. Wojownicy, którzy potrafią zmienić się w niedźwiedzie. Raczej na odwrót. Widziałem rytuał przemiany. Próby traw to przy tym przyjemność. Wildkarlowie zostali ukarani. Zadbaliście o to z Hjalmarem. Ale prawdziwy wróg wciąż czyha. Nadchodzą ciężkie czasy dla Skellige. Dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. Co mi zasadzi? Teraz... Jadę pod Gedynejt na Radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz, na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przysłuchiwać się naszym obradom. No jasne, że są zwiedali, ja koło zwolia. Zwłaszcza, że mam swojego faworyta. Tak myślałem. No, to chodźmy. No tak to są teda zwiedali. Ja pisom to typował, można na Hjalmara, ale istý som si nie. Tak teda uvidíme, až chcete, môžete si skúsiť tipnúť aj vy, že kto sa trafí. No a sme na mieste, kde sa to všetko ide odohrať a odohrá sa tu, alebo rozhodne sa tu o ďalšom vývoji Skellickských ostrovov. A Ard Skellig. Przywódca. Cza! A teraz złóżmy mu hołd. Przysajcie mu wierność. Je to Hjalmar. Mal som pravdu.
Tu je riadny tomahawk, tomu dal Vinetu. Skellige vybralo! Unkrate! Wiem, że długo czekaliście na ten moment. Ruszamy na Nilfgaard! Uderzimy na Nilfgaard. Skončilo to tak, ako som čakal. A uvidíme teda, čo sa bude diať ďalej. Získavame 200 skúsenostných bodov. Nová fáza úlohy, korunovácia. Korunovácia dokončená. Opäť sa nám ako tak zobrazujú body úloh na minimape. Čo som samozrejme rád a uvidíme, dokedy to vydrží, či to bude teda ešte blbnúť ďalej. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, budeme sa vidieť teda pri ďalších videách. Budem rád za vašu podporu. Nájdete ma na Facebooku aj na YouTube pod názvom Kanál HP. Oslavujte na zdravie. Kráľ je mŕtvý, nech žije kráľ. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čágo.